Mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jak mówi nam list do Hebrajczyków 8:1. Tak, mamy cel w niebie. Nasz cel w niebie to Pan Jezus. Pan Jezus zasiadł po prawicy Boga. Za każdym razem, gdy jest wspomniane, istnieje konkretny punkt, który Duch Boży chce nam przedstawić. Za każdym razem, gdy jest to wspomniane, że Pan Jezus Chrystus zasiadł po prawicy Boga, istnieje i jest konkretny punkt, który Duch Święty chce nam przedstawić. W Hebrajczyków 1:3 Słowo Boże uczy nas, że gdy Jezus oczyścił nasze grzechy, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Biblia przedstawia w tym fragmencie 7 chwał Pana Jezusa i dlatego wiemy, że zasiadł po prawicy majestatu z powodu chwały Jego osoby. W Hebrajczyków 1 rozdział 13 werset ojciec mówi, aby siadł po prawicy Jego. Aż uczyni nieprzyjaciół Jego podnóżkiem stóp Jego. Stąd wiemy, że siedzi On z powodu swojego pierwszeństwa. W Hebrajczyków 8:1 Pan Jezus zasiada ze względu na swoje doskonałe kapłaństwo. Pan Jezus nie musiał składać ofiary za swoje grzechy. Jego kapłaństwo nie jest też ograniczone przez śmierć, ponieważ On zawsze żyje. W Hebrajczyków 10 rozdział 12 werset nasz Pan usiadł, złożywszy jedną ofiarę za grzechy na wieki. Pan Jezus zasiadł po prawicy majestatu z powodu Jego doskonałej ofiary. W Hebrajczyków 12 od 1 do 2 widzimy Go jako nasz doskonały przykład, gdy biegniemy w wyścigu zwanym życiem chrześcijańskim. Mamy Go w niebie i na Nim możemy się skupić, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zniósł krzyż i usiadł po prawicy tronu Bożego. Niech nasze oczy i serca będą zainteresowane tylko Nim, tylko Panem Jezusem Chrystusem. Pan Jezus to nasz cel w niebie. Mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Mówi nam to list do Hebrajczyków, 8 rozdział, werset 1.